Na drodze DK94 w Sosnowcu powstało zapadlisko. Wszystko z powodu prac związanych z modernizacją sieci gazowej. Jeden pas w kierunku Dąbrowy Górniczej na odcinku ponad 150 metrów został zamknięty, co powoduje utrudnienia w ruchu. Fatima Orlińska. Wykonawca, który na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa wykonuje modernizację sieci, miał przekopać się pod drogą krajową 94. Wtedy jednak pojawił się problem. Jezdnia się zapadła. To na pewno utrudnienie dla kierowców. Jest to utrudnienie, za które miasto nie odpowiada, bo to nie jest nasza inwestycja. Tutaj chodzi o budowę gazociągu. No i wykonawca miał taki etap, że musiał z tym gazociągiem przejść pod jezdnią i w czasie tych prac właśnie stwierdzono tą usterkę, tą awarię. Jeden pas w kierunku Dąbrowy Górniczej został zamknięty na odcinku około 150 metrów. Jak przekazał inwestor, udało się już znaleźć wykonawcę, który możliwe, że jeszcze w tym tygodniu podejmie się prac naprawczych uszkodzonego pasa jezdni. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, utrudnienia w ruchu potrwają około jeszcze 3 tygodni. Przewier został wykonany około 3 tygodni temu. Nic się nie działo, bo obserwowaliśmy tą drogę. W międzyczasie nastąpiły dość duże opady. I teraz identyfikujemy, czy przypadkiem opady nie zmigrowały do ziemi i nie spowodowały rozpukania tego gruntu pod drogą. Asfalt opadł około 2-3 cm, więc albo podejrzewamy, że to czynnik naturalny, bo niedaleko jest tam przepust i mogła ta woda gruntowa gdzieś tam przeniknąć i no po prostu wypłukać to. Możliwe jest też, że zawinił wykonawca prac. Teraz teren monitorowany jest za pomocą monitoringu geodezyjnego. Chodzi o obserwację drogi po drugiej stronie i ocenę, czy tam też może wystąpić podobna awaria. Na razie nic na to nie wskazuje.